IS-7, no to jest legendarna maszyna tej gry. Jedna z pierwszych dziesiątek, yy, jaka była wprowadzona do WOTA, i jeden z czołgów, które poleca się i całą linię zresztą początkującym graczom yy, World of Tanks. Graczom, którzy dopiero zaczynają, to proponujemy najczęściej linię do ISA-7. Czy pojazd ten w obecnym yy, czasie coś jeszcze znaczy? Zapraszam do filmu. Jakiś czas temu obiecałem Wam, że zrobię odświeże materiały o dziesiątkach, które dostały te kamuflaże z paczek świątecznych. Trwało to dość długo i pewnie jeszcze chwilę potrwa, bo nie jestem fanem grania obecnie tierów dziesiątych, ale tak się złożyło, że no, gdzieś tam za te tiery się zabrałem i o niektórych maszynach nagrywam. Był film o T57 Heavy, to teraz pora zrobić materiał o IS-7. Zobaczymy też, czy w tych paczkach świątecznych w roku 2019 jakieś kamuflaże będą. Jeszcze nam zostaje grilli Bad shot, ale to wszystko w swoim czasie. IS-7, jak dla mnie genialnie wygląda w tym kamuflażu, oczywiście wygląd, kwestia gustu, ale to, co Wargaming zrobił z wyglądem IS-7 z tym kamuflażem 3D, ja tutaj muszę pochwalić dla mnie to odlot. Samą maszyną za dużo nie gram. Zresztą nigdy nie byłem fanem Isa 7. To muszę powiedzieć wprost. Zawsze byłem zwolennikiem Isa 4, team IS 4 i chciałbym, żeby trochę go tam zmienili, zwłaszcza żeby mu troszkę mobilność dali. Dlaczego? Bo IS 7 był dla mnie czołgiem nieprzewidywalnym zawsze albo zazwyczaj jak grałem przeciwko niemu, tak samo jak i grałem nim. Dlaczego nieprzewidywalny? Bo pancerz Isa 7 bywa trollowy. Jak strzelacie do niego, bo wystarczy nieraz lekki ruch kierowcy tą maszyną, już się zmienia jakiś kąt, i tam, gdzie jeszcze przez chwilę temu był kąt odpowiedni, i wy byście tam z już się to zmienia. Dotyczy to nieraz dolnej płyty, nieraz tych lamp, w które można celować w momencie, kiedy IS-7 jest na set skrapie. Oczywiście znamy też trollowy pancerz boczny więc miewałem nieraz bitwy, że przez ten pancerz no, po prostu przegrywałem, bo ważny strzał nie wszedł eee, mimo dobrego celowania, bo doszło w momencie strzału ruch kierowcy, e, przeciwnik przeciwnej maszyny, e, doszło RNG i e, ale tak samo jest nieprzewidywalny jak tym IS-7 gracie, bo nieraz wydaje wam się, że jesteście ustawieni dobrze a okazuje się, że wszyscy was dziurawią jak chcą e, kolejną rzeczą, która jest nieprzewidywalna w tej maszynie to jest działo, działo ma Spore walnięcie to zawsze był plus Isa 7, ale to jest to działo, które jest bardzo chimeryczne. Działo, które no, typowo zależy od RNG, stąd też zawsze moje większe zamiłowanie do ISA 4. I też przewaga ISA 4 dla mnie polegała na tym, że tam mieliśmy 300 bodajże 40 penny na goldzie na hitach, a na isa 7 mamy lekko powyżej tylko 300 peny. Oczywiście jest to jakiś tam zabieg e, rebalansujący maszynę na tle konkurencji, e, no ale jeżeli mamy matchmaking, gdzie w drużynie przeciwnej jest dużo typów piątych, esetek, mouse. 705a dobrze ustawionych, to są sytuacje, w których wnerwiamy się na to działo, że nie mamy więcej penetracji do dyspozycji na pociskach premium, bo na przykład na IS-4, czy na czołgach, czy na czołgach z dobrą penetracją na pociskach premium byśmy sobie poradzili. I to jest przewaga isa 4 Natomiast IS-7, jeżeli. Już te czołgi nie są aż tak opancerzone, no to wtedy to walnięcie na strzał potrafi zrobić robotę. Do tego mobilność zdecydowanie bardziej dostosowana do realiów obecnego wota niż yy, ISA 4. Yy. Wieża mityczna, nieprzebijalna, no, w dobie godzili lodówek czy swego czasu typów piątych na haubicach, Ta wieża nie była aż tak świetna, bo nie mogliśmy grać bezkarnie, teraz tych typów pięć jest trochę mniej, więc można sobie znowu na wieżę grać. Oczywiście to też nie jest takie granie chopsiu, bo depresja armaty ISA 6, e, ISA 6, ISA 7, przepraszam, nie jest aż tak duża, więc musimy poznać specyfikę tej maszyny, wiedzieć, gdzie można sobie pozwolić, gdzie możemy się ustawić tak, żeby trudno było. W nas strzelić i wtedy faktycznie możemy sobie dingać. Realia jednak obecnego wota, jakie są, każdy wie. Wy... Strzela się dużo amunicją premium i tak samo dużo się tej amunicji premium dostaje. Jak grałem Isem-7, praktycznie rzadko kiedy ktoś strzelał do mnie z normalnej amunicji i miewałem bitwy na dziesiątych tierach, kiedy to ja miałem problem z przebiciem obiekta 430U dobrze ustawionego MEDA, a on korzystając z... ze swojej Yy, amunicji Hit robił mnie jak chciał. Yy, miałem bitwy na dziesiątych tierach, gdzie mój pancerz odbijał dosłownie zero. Nic. Czołgiem ciężkim, który ma grać na pancerz, miewałem bitwy, że nie odbiłem ani jednego strzału. Yy, więc tak jak mówię. Na pewno linię warto robić, bo linia dużo wybacza. Czy obiekt 277 jest lepszy, to też kwestia gustu. Wydaje mi się, że można zrobić jedną, jak i drugą maszynę, ale no na pewno IS-7 to nie jest taki demon jak kiedyś, ale też, też są bitwy, w których ten pancerz potrafi strollować i też są bitwy, w których można postrzelać. Ja pograłem. I zdania o IS-7 nie zmieniłem tak naprawdę. Nie uważam, żeby nagle on się stał jakimś niegrywalnym syfem, ale też nie uważam, że byłby jakoś super OP. Od, od po prostu solidna radziecka maszyna, mająca swoje plusy, mająca swoje minusy, której ja fanem nie jestem. Wolę jednak ISA 4 i tyle. Myślę, że to. Że to... I, I można nim spokojnie w dzisiejszym wocie grać. Nie, nie ma tak, że jest niegrywalnym. Są, z, są na pewno czołgi ciężkie, które bardziej nie, nie są dopasowane do realiów obecnego WOTA, ale są też czołgi ciężkie, które są dużo, dużo lepsze. A teraz przejdźmy do garażu, potem do bitewki. A oto i on. i z 7 w całej swojej okazałości. Oczywiście, tak jak mówiłem, wygląd, kwestia gustu, dla mnie wygląda przekozacko i tutaj brawo dla Wargamingu. piękne. po prostu piękny jest ten, ta stylizacja. Wyposażenie standardowe dla czołgu ciężkiego, stabilizator, węta, dosyłacz, amunicji 30 sztuk. Jak widzimy, większość to apc -y. niektórzy grają tylko na apc erach Ja jednak parę pp czy tam ap ów wożę, wolę korzystać z nich w walce z czołgami lekkimi, jeżeli mam oczywiście... Mogę z tego korzystać i mam, mam świadomość tego, że za chwilę będę strzelał właśnie do takich pojazdów. Yy, wsadziłem rację bojową, ale i 7 po... lubi się zapalić, więc mam tutaj także doświadczonych strażaków z obligacji. Załogantów mamy pięciu. Nie jest jakaś wybitna załoga, lepszą mam na IS-4, zaraz wam zresztą pokażę. Tutaj mamy co czwarty PERK na 75% i. I, i, I ładowniczy ma jeden na 78, drugi na 82. Nie, nie grałem dużo bitew na IS-7 ani kiedyś, ani teraz. Zobaczcie, załoga za to z ISA 4. No tutaj jednak jest dużo lepiej, bo tu mamy 5 perków na 83%. I chyba by było na tyle. Depresja armaty 6 stopni to jest coś, z czego trzeba mieć świadomość, bo jednak ta dolna płyta jest całkiem spora. Jeżeli ją odpowiednio schowamy, no to wtedy, no to wtedy fajnie się postrzelać. Ale no nie każdy lubi czołgi z taką depresją, i trzeba mieć tego, tego świadomość, jeżeli sobie tą ruską maszyną gramy. A teraz przejdźmy do bitwy. Bitwa, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, odbyła się na mapie linia Zygfryda w trybie szturmu. Ja byłem stroną atakującą. Na szczęście jest tylko artyleria. Zaczynam ze strony teoretycznie gorszej, bo ja wolę atakować z, drugiej, z drugiego respa, ale. Tutaj jednak budowa ISA-7 i obecność tylko jednej artylerii może mi pomóc w tym, żeby coś ciekawego ugrać, no więc zobaczycie co wyjdzie. Tytuł tego filmu to fart roku nie bez przyczyny, bo raczej wątpię, żeby, żebym miał tyle szczęścia co w tej bitwie do końca roku 2019, zwłaszcza że już coraz bliżej jego końca. A zaraz do tego przejdziemy. Nie wiem, jak ten strzał w T54 wszedł. Tam była niewielka szansa, żeby go trafić, ale się udało. Więc nie ma co narzekać. I tutaj robię kolejne uszkodzenia. Yy, miałem wtedy misję na Chimere 15 yy, w bloku radziecko-chińskim, yy, dzięki czemu. Yy, no właśnie, to jednym z powodów było to yy, no, ta misja do grania, grania isem 7 bo misję zrobiłem bez wyróżnienia na obiekcie 705A. Tam Sporo naodbijałem podczas bitwy na mapie Studianki. Misja polegała na tym, żeby zadać, otrzymać i zablokować łącznie 10 tysięcy uszkodzeń, a warunkiem pobocznym było zadać przynajmniej 20% uszkodzeń zadanych przez cały mój team oraz wygrać bitwę. Zrobiłem na 705A tę misję bez wyróżnienia, dlatego że w tamtej bitwie dużo odbijałem, ale mało strzelałem i chciałem ten wynik poprawić grając właśnie albo ISM 7 albo Obiektem 260, albo WZ-111-5A. No i bardziej skupiłem się na graniu ISM 7 przy okazji też właśnie chcąc ukręcić może jakąś bitewkę na... YouTube, żeby wam pokazać, żeby móc przy okazji pogadać właśnie o i7, jak on wygląda w czasach obecnego wota, no i przede wszystkim spełnić gdzieś tam kolejną z, z tych obietnic, że odkurzę pojazdy z tymi lepszymi kam... znaczy z tymi kamuflażami 3D, które Wargaming dał na poprzednie święta. Z... Start bitwy dla mnie jest rewelacyjny. 1800 uszkodzeń mam zablokowanych. 3000 już uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Klepie się tutaj z tymi czołgami. Zobaczcie, wydoiłem je bez większego problemu. 3,5 uszkodzeń, 1800 uszkodzeń zrobionych. Już mam powyżej 5000 uszkodzeń do misji. I jechałem sobie grzecznie w miasto patrzcie na to. Esto mówię oj! Trochę spanikowałem, że zaraz dostanę plombę, ale nie. Cisza. Spokój 2700 hapsów przede mną. Sojusznicy daleko. No to farmimy. No bo czemu nie? Kurde. Tym bardziej, jak zobaczyłem Full hps -e, ten ten. Farmie ją póki się, się nie zbudzi. Możemy zwrócić uwagę, jak kąty mają znaczenie kąty ustawienia moje względem esetki mają znaczenie. Zobaczcie też na celowniku przebicia, przybi bo jest to wyrzuciła akurat tak, że nie stoi centralnie przodem, tylko właśnie jest skontowany, ale teraz ja ustawiłem się do niego tak, żeby ten wskaźnik przebicia był yy, na zielono. Jeżeli przełączę na zwykłą amunicję, to pod tym kątem wskaźnik ten będzie na pomarańczowo, bo będę to też, yy, będę to też testował. W momencie, kiedy te esety zacząłem farmić, to mówię, kurde, to jest olbrzymia szansa, żeby tę bitwę z wyróżnieniem, aby tą misję z wyróżnieniem zrobić. No trafiło się, ślepej kurze ziarno. Tak jak mówię, dla mnie to jest fart roku, bo rzadko kiedy miewam sytuację, żeby pełna dziesiątka i to jeszcze ciężka, brakowało tylko, żeby to był Maus na na awku, on by miał troszkę więcej hapsów, ale byłoby go ciężej przebijać. No i mamy 7 do 4. 6200 uszkodzeń zrobionych. Zobaczcie, teraz wchodzi strzał w ogóle z biodra. 8,500 już mam i teraz to, że wyjeżdżam na debila na tego WTK, to też nie jest przypadek. Bo ja te uszkodzenia mam mieć zablokowane, ale też stracone, więc liczyłem, że on mnie przebije i, yy, i też mi tę pulę yy, potrzebną do misji zwiększy, z, z, tylko mnie zgęsił, więc yy, to, też, yy, to też wpłynęło na zwiększenie. Tego do misji. No i już tutaj udało się przekroczyć te 10 tysięcy, a jeszcze nic nie straciłem. Full HP 7846 uszkodzeń, uszkodzeń zrobionych, 2,5 tysiąca zablokowanych, Pół tysiąca prawie uszkodzeń pasyści, ale asysta do misji się nie liczy i 4 Fragi. Oczywiście wiedziałem, że bitwa już będzie wygrana, bo mamy ogromną przewagę, więc cieszyłem się, że kolejny, kolejna, kolejny element misji na Chimere zrobiony. Ja oczywiście z tymi misjami się nie śpieszę, więc też e, tutaj nie ma co panikować, że o Jezu, to kiedy ty zrobisz 27.9? Nie wiem, czy kiedykolwiek zrobię, dlatego że. Wielokrotnie mówiłem, ale pewnie nie każdy o tym pamięta. Ja spieszyłem się mocno, z, znaczy mocno, stosunkowo mocno z misjami na 260 parę lat temu, a potem te czołgi i tak sobie stały. więc po co gnać? Nie widzę w tym sensu. wolę sobie to zrobić na spokojnie. Wygrywamy 15 do 4, zerknijmy na screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. I duży koliber. 8336 uszkodzeń zrobionych, 449 uszkodzeń pasyście i 5 fragów. Dało łącznie 1305 punktów bazowego EXPA. Co najmniej oczywiście na 7 wystarczyło. Jak ja mówię, nie jest to może jakaś super wybitna bitwa, bo 2700 na farmiony na AWKu, ale bitwa bardzo szczęśliwa i uznałem, że... No i, że to będzie dobry powód właśnie, żeby Wam ją pokazać jako... Jako farta, jakiego miałem y, przy robieniu tej misji, ale też żeby przy okazji właśnie odkurzyć, y, odkurzyć temat ISA y, 7S nic nie zrobiła, no koleś miał po prostu pecha, to nie był jakiś słaby gracz. Zdarza się, nieraz prąd wyłączą. Internet odetnął, sam też miałem takie problemy. 19 strzałów oddanych, 19 trafionych, 17 z penetracją. 2,5 tysiąca uszkodzeń ponad zablokowane przez pancerz, niecałe półtora kilo, nie, ponad 1,5 km przejechane, 40 tysięcy kredytów zarobione na czysto, ale recesje bojowe były z magazynu, dwie obligacje i 1958 punktów EXPA ze wszystkimi bonusami. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ISA-7. Mam nadzieję, że ten odkurzony materiał się Wam podobał. Piszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o tym czołgu. Jak Wam się podoba ten kamuflaż 3D, który zaprezentował Wargaming na tej maszynie? Czy chcielibyście takich kamuflaży więcej? Co według Was jest największym atutem ISA-7? Co według Was jest największą bolączką? No i pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz pod tym materiałem. Ja oczywiście te komentarze czytam, gdzie mogę i to odpowiadam wchodzę z Wami w dyskusję, oczywiście, jeżeli ta dyskusja jest na merytorycznym poziomie. No i cóż, w opisie macie różne przydatne linki. Na dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkim miłego dzionka, do następnego, cześć!